12 rzeczy, których nigdy nie powinieneś wrzucać do toalety. Od czasu do czasu wszyscy wrzucamy do toalety coś, czego nie powinniśmy tam wrzucać. Czy ty też masz to na sumieniu? Po prostu się przyznaj. Z wielu niezbyt przyjemnych rzeczy, które hydraulicy odkryli, znalazły się plastikowe butelki, cegły, a nawet ubrania. Oczywiście normalni ludzie, tacy jak ty czy ja, nie pozbywalibyśmy się rzeczy w taki barbarzyński sposób. Kto by jednak pomyślał, że nawet tak nieszkodliwe rzeczy jak nici dentystyczne czy papier toaletowy mogą zatkać rury? Zanim odtworzymy listę rzeczy zabronionych, nie straćcie szansy na dołączenie do globalnej rodziny jasnej strony. Kliknij tylko na subskrypcję i włącz dzwonek powiadomień. Numer 1. Papier toaletowy. Czekaj, co? Gdzie w takim razie należy go wrzucać? No cóż, jest wiele dyskusji na temat tego, czy na pewno powinno się wrzucać papier toaletowy do toalety. Większość ekspertów uważa, że nie powinno to wyrządzić żadnej szkody, jeśli mieszkasz w zwykłym domu czy bloku mieszkalnym. Jeśli jednak znajduje się tam szambo, nie powinieneś nic wrzucać do toalety. Celem wyjaśnienia, szambo to rodzaj systemu kanalizacyjnego, który jest szczególnie popularny na obszarach wiejskich. To podziemna komora, która nie jest podłączona do kanalizacji. Innymi słowy, to co tam wpada, jest tam przetwarzane. Ludzie w różnych krajach mają różne podejście do problemu wyrzucania papieru toaletowego. Podróżnik Matt Kitson stworzył całą stronę internetową, na której opowiada o krajach, w których nie powinno się tego robić. Niektóre popularne destynacje, gdzie nie powinno się spłukiwać, zwykle mają albo stary system kanalizacyjny, jak Grecja, Irlandia czy niektóre wiejskie obszary Argentyny, albo powody kulturowe, dla których nie należy wrzucać papieru do toalety. W Indonezji, Etiopii i na Malediwach bardziej popularne jest podmywanie się zamiast podcierania, ponieważ system kanalizacyjny po prostu nie radzi sobie z papierem. Zmienia się to trochę teraz na Malediwach, ponieważ stają się one coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Jednym z przykładów dalekich i egzotycznych miejsc, które może poszczycić się doskonałą hydrauliką i ciśnieniem wody, jest Australia. Numer 2. Nić dentystyczna. Nić dentystyczna może wydawać się nieszkodliwa, jeśli chodzi o wrzucanie jej do toalety. Jest jednak ona wykonana z włóknistego materiału i dlatego może odkładać się w rurach i tworzyć zator. Kiedy ją spłukujesz, zamienia się w siatkę, która może zatrzymywać inne... obiekty w systemie. Może nawet owijać się wokół silnika twojego systemu septycznego i go zniszczyć. Wyobraź sobie wszystkie koszty, które musiałbyś ponieść, gdyby przyszło ci go naprawiać. Ponadto wrzucanie nici dentystycznej do toalety nie jest ani trochę przyjazne ekologicznie. Syntetyczne włókna nie rozkładają się i niszczą środowisko. Numer 3. Guma do rzucia. Czy kiedykolwiek słyszałeś o tym, że gumie do rzucia zajmuje aż 7 lat, żeby wydostać się z twojego żołądka, jeśli ją połkniesz? No cóż, ten mit został obalony dawno temu, ale coś w tym definitywnie jest. Guma do rzucia nie rozpuszcza się w wodzie, może również przyklejać się do rur i tworzyć zatory. Oto dlaczego nigdy nie powinieneś pozbywać się gumy do rzucia w ten sposób. Nie przyklejaj jej także do biurka. Owiń ją w kawałek papieru albo ulotkę i wyrzuć do kosza na śmieci. Numer 4. Ryby. Nie mówimy tu o twoich próbach ukrywania kulinarnych porażek poprzez pozbywanie się spalonego łososia. Chodzi o ryby, które ludzie hodują w akwariach. Nieważne jak bardzo opiekujesz się nimi, ryby często chorują i w końcu zdychają. Jaki jest najbardziej humanitarny sposób pozbycia się ich, zdaniem wielu hodowców? Wydaje się, że wyrzucanie martwej ryby do toalety jest dość popularną metodą. Nie jest to jednak dobry pomysł, ponieważ martwe ciała ryb mogą blokować rury. W Kanadzie władze poprosiły obywateli, żeby nie wyrzucali żywych ryb do toalety, ponieważ kiedy te w końcu docierają do stawów, zabijają lokalne ryby. Taka sama sytuacja jest w Australii, gdzie lokalne ryby zostają zainfekowane przez organizmy z egzotycznych akwariów, które dostały się do wody. Zamiast wrzucać do toalety chore albo martwe ryby, zakop je w kompoście albo uśpi u weterynarza. Numer 5. Bandaże. Zwykły bandaż, którym owijasz swoje wojenne rany, tak naprawdę wykonany jest z wielu różnych rzeczy. Tłuszczy, wosku oraz innych składników. Taki koktajl oczywiście nie rozpuszcza się w wodzie i może zatkać rury w twoim domu. Numer 6. Soczewki kontaktowe. Kiedy opowiadaliśmy ci o wszystkich tych rzeczach, które ludzie wrzucają do toalet, naprawdę mieliśmy na myśli wszystkie rzeczy, jak na przykład szkła kontaktowe. Mogą się one wydawać małe i tym samym nieszkodliwe, jednak w rzeczywistości szkła kontaktowe wykonane są z polimerów, które nie ulegają rozkładowi przez wiele lat.
Oczywiście maleńka soczewka prawdopodobnie nie zatka rury, ale z całą pewnością zaszkodzi środowisku. Eksperci obliczyli, że każdego roku ponad 20 tysięcy soczewek kontaktowych ląduje w kanałach ściekowych, zatruwając wodę. Niektórzy główni producenci szkieł kontaktowych, jak na przykład Bausch & Lomb, prowadzą programy recyklingu soczewek kontaktowych. Możesz zostawić zużyte soczewki w gabinecie swojego lekarza lub wysłać je bezpośrednio do producenta. Numer 7. Kocie odchody. System kanalizacyjny ma za zadanie pomóc nam pozbyć się fekaliów i odchody kocie nie są tu wyjątkiem. Jednak eksperci nie rekomendują wrzucania kociego żwirku. Po kilku godzinach żwirek zbije się i utknie gdzieś w rurze. O wiele lepszym rozwiązaniem pozbycia się kociego żwirku jest wyrzucenie go razem ze śmieciami. Numer 8. Wybielacz chlorowy. Wiem, chcesz, żeby twój dom był czysty i lśniący, a twoja toaleta nie jest wyjątkiem. Jednak wlewanie do niej wybielacza chlorowego nie zrobi nic dobrego. Detergenty na bazie chloru są bardzo agresywne, do tego stopnia, że mogą uszkodzić rury przy zbyt częstym używaniu. Jeśli posiadasz szambo, wybielacz nie jest dobrym pomysłem, ponieważ zabija on bakterie, które są potrzebne do jego właściwego funkcjonowania. W rzeczywistości nie musisz myć toalety każdego dnia. Możesz w zamian użyć octu. Numer 9. Maseczki do twarzy. Czy wrzuciłabyś glinę do toalety? Nie? Nie bądź więc zaskoczona faktem, że maseczka do twarzy z tym składnikiem także nie powinna tam skończyć. Maseczki na bazie gliny nie mogą być wrzucane do toalety. Jej małe cząsteczki w końcu zbiją się razem wewnątrz rur i utworzą wielki zator. Zewnętrzna warstwa maseczki powinna być usunięta za pomocą kawałka szmatki, a pozostałości można zmyć wodą. Numer 10. Liście herbaty. Bez względu na fakt, że liście herbaty wydają się małe i zupełnie nieszkodliwe, to tak naprawdę są. Z czasem liście herbaty gromadzą się wewnątrz rur i tworzą zatory bardzo trudne do usunięcia. Numer 11. Plastikowe torby. Nawet najmniejsze kawałki plastikowych toreb mogą być niebezpieczne. Tworzą zatory i oczywiście są naprawdę niebezpieczne dla środowiska. Czy wiesz, ile plastiku dostaje się do oceanu każdego roku? Bardzo dużo? No cóż, 8 milionów ton, a to wcale nie jest dobrze. Część z tego dostaje się do wody ze statków, plaż, część jest unoszona przez wodę, a reszta to produkty pochodzące z toalet. Nie chcesz brać w tym udziału, prawda? Numer 12. Produkty, na których jest umieszczona informacja, że można je wrzucać do toalety. Informacja na opakowaniu, że papier toaletowy można wrzucać do toalety, w większości przypadków jest tylko chwytem marketingowym. W rzeczywistości papierowi toaletowemu zajmuje kilka godzin, żeby się rozpuścić, co daje mu wystarczająco dużo czasu do uformowania zatoru. Istnieje prosty sposób, żeby dowiedzieć się, czy papier toaletowy się rozpuści. Włóż kawałki papieru do szklanki z zimną wodą. Jeśli widzisz duże kawałki 5-10 minut później, to znaczy, że nie możesz tego papieru wrzucać do toalety. Jeśli jednak kawałki są niemal niewidoczne, oznacza to, że możesz zaufać producentowi. Czas na wyznanie prawdy. Czy wrzucasz którąkolwiek z tych rzeczy do toalety? Czy miałeś kiedyś jakieś kłopoty? Opowiedz nam o tym w komentarzach pod spodem. Nie zapomnij nas polubić i kliknąć subskrybuj, aby pozostać po jasnej stronie.